Jezu, co ja właściwie zobaczyłem? Nie! Naprawdę, co to ma być? W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy najbardziej zakazane obrazki z Five Nights at Freddy's Security Breach. Tak samo jak wy pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 16 tysięcy legalnych łapek w górę. Za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli pod tym odcinkiem uda wam się wbić aż 15 tysięcy łap w górę, to nagram dla was przegląd najgorszych podróbek Five Nights at Freddy's Security Breach na telefon. A poprzedni odcinek z zakazanych obrazków FNAF-a zrobił aż 211 tysięcy wyświetleń. I jest to naprawdę przeogromna liczba, którą udało wam się uzyskać. A do kanału przybyło nam aż ogromne 1100 nowych osób. Tak więc witam was bardzo serdecznie, a jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy na tym kanale i jeszcze nie subskrybujesz, to obowiązkowo kliknij przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odcinków z Five Nights at Freddy's Security Breach. A w komentarzu napiszcie hashtag telefon, jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z najgorszych podróbek Five Nights at Freddy's Security Breach na telefon. No dobra, mamy zwykłego robocika. Uwaga, mokra podłoga, coś standardowego. Zobaczmy, jak ludzie to przerobili na Cursed Images, czyli na przeklęty obrazek. Nie, to jest totalnie zakazane. Co oni zrobili z tym robocikiem? Nie, nie wolno takich obrazków. O nie, ta statua Freddy'ego. Ej, co jeśli tak naprawdę statua Freddy'ego w lobby Pizzaplexu naprawdę jest żywa i to jest jakiś giga wielki mecha Freddy? Dobra, niby ten obrazek jest okej, ale jednak budzi pewnego rodzaju niepokój. Jak sami widzicie, mamy tutaj Among Usa, który wlazł do brzucha Freddy'ego i wygląda to dość dziwnie. Czy to jest jakby czerwony impostor, który próbuje wentować we Freddym? Dobra, totalnie to jest dziwne. Nie wiem, jak to skomentować. To jest też dziwne. Nie bardzo wiem, o co chodzi, ale chyba ktoś tutaj odpiął głowę Chiki, w sensie figurce głowę Chiki, i przyczepił jakąś głowę lalki. Wygląda to dość dziwnie, ale na swój sposób jest to urocze. Jezu, co ja właściwie zobaczyłem? Nie! Naprawdę, co to ma być? Ja rozumiem, że Foxy ulubiony animatronik, ale nie mogę na to patrzeć. To jest przeklęty obrazek, to jest najbardziej zakazany obrazek Foxy'ego, jaki widziałem. Next. Co jest? Grzesiu, skończ moje cierpienie. Jezu, jak ten Freddy wygląda. Jezu, naprawdę, z każdym obrazkiem, widzowie, jest coraz gorzej. Jak widzicie, ten Freddy błaga tutaj, żeby skończyć jego cierpienie. Ojej, ojej, ojej. Naprawdę, ja nie wiem, czemu ludzie tworzą takie rzeczy. No i mamy w pełną kolekcję. Ktoś tutaj zrobił sobie z plasteliny 3 animatroniki. Mamy Glamrock Freddy'ego, mamy oczywiście Monty'ego Gatora, no i mamy tutaj oczywiście Boniacza, którego nie ma we FNAF-ie Security Breach, ale wszystkie te 3 animatroniki mówią jedno: skróć moje cierpienie. No nie, jeszcze więcej plastelinowych. O Jezu, ten to już w ogóle zęby ma zakrwawione. Czy to był gryzienie z 87? Okej, czekajcie, coś tu jest nie tak. Czy to jest połączenie Monty'ego ze Springtrapem, a tutaj połączenie Chiki z Roxy, a tutaj jest połączony Freddy z Sunem i z Glamrock Bonim? Dobra, to jest troszeczkę dziwne. Co jest grane? Ale to jest creepy. Ale to jest creepy. Ej, widziałem już gdzieś podobny obrazek, tylko że tutaj były jeszcze dzieci. Ale to naprawdę wygląda przerażająco. I co jest najgorsze, wygląda to jak daycare, czyli oczywiście żłobek z FNAF-a Security Breach. Nie wiem, może to nie jest cursed obrazek, ale nie wiem, mnie troszeczkę bawi to, co widzę. Five Nights at Freddy, Derpy Breach. Jezu, naprawdę. Wystarczy wziąć obrazek jakiegoś 7-letniego dziecka i od razu jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest przeklęty obrazek. Więc jakby 7-letnie dzieciaki są naprawdę mistrzami w robieniu przeklętych obrazków. I tutaj mamy świetny przykład. Jezu, co to jest za mina? What the hell? To jednocześnie jest dziwne i jednocześnie budzi pewnego rodzaju niepokój, więc lepiej przejdźmy do kolejnego obrazka. Fortnite! O, to co lubicie najbardziej, czyli taktyczny Fortnite'ik. Pewnie wielu z was chciałoby, aby FNAF połączył się z Fortnite'em i żeby w Fortnite'cie były postacie z Five Nights at Freddy. Ależ to byłoby wspaniałe! Nie, tak naprawdę to nie byłoby wspaniałe, bo całe community FNAF'a by znienawidziło FNAF'a za to, że połączył się z Fortnite'em. Mamy tutaj 12 animatroników i każdy jest, że tak powiem, dziwny. Freddy, okej, dobra. To jest troszeczkę dziwne, co widzę. Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Roxy została pluszową kulką, Monty Gator został aligatorem, natomiast Freddy został wielkim, grubym Freddym, a Chica? Chica ma jakby skrzydła i wygląda to totalnie dziwnie. Już nie mówię o tych wszystkich innych tutaj animatronikach z poprzednich części. To jest chyba jeden z najbardziej przeklętych obrazków, jakie dzisiaj widziałem. Zobaczcie na to. Roxy, Vani, Freddy, Chica,
Monty. Wszyscy wyglądają jak prawdziwe zwierzęta i jest to, powiem wam szczerze, naprawdę przerażające. Jak się na to patrzy, to aż normalnie tutaj, nie wiem co, aż dziwnie się robi po prostu. To jest Monty przerobiony na tarkę. Czy Grater to po angielsku tarka? Wydaje mi się, że tak, dlatego tutaj ktoś dostawił po prostu głowę Montiego i nie, to jest dziwne, to jest dziwne. Wybaczcie mi za tę jakość, ale niestety lepiej się nie da. Adios! I Freddy wychodzi z pizzaplexu i zostawia biednego Grzesia na pastwę losu. Tak się właśnie kończy FNAF. Five Nights at Freddy's Security Bleach, wybielacz, skoncentrowana formuła, 50% więcej użyć. Jezu, to jest naprawdę kerst, to jest naprawdę kerst. When Gregory is sus. Nie mogę na to patrzeć, nawet widzowie, proszę, niech już to się skończy. Płakam. O, jest i Chica z Angry Birds. Jezu, to jest naprawdę przeklęte obrazki z FNAF-a. O, co jest nie tak? Supreme San, co jest, nie. Ja już mam dość tych przeklętych obrazków. Czy to nie jest przeróbka przypadkiem z The Binding of Isaac? Mam wrażenie, że to jest nawiązanie do The Binding of Isaac, naprawdę. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. To co właśnie tutaj widzicie, widzowie, to jest chyba najtańsza wersja figurek FNAF-a, jaka istnieje. Powiem wam szczerze, że jak miałbym sobie kupić figurki FNAF-a albo te, które ja sobie kupiłem, zdecydowanie te, które ja sobie kupiłem, były lepszej jakości niż to. Zresztą zobaczcie sami. Teraz Admiros pokazuje figurki z FNAF-a. A tutaj macie moje figurki z FNAF-a, porównajcie sobie z tymi, które widzicie tam. Które są gorsze? Moje, czy te, które widzicie na obrazku? Freddy robi jumpscare. Wow. Pozostawię to bez komentarza. Pamiętam, że to była taka bajka, ale nie pamiętam jej nazwy totalnie. Ale pamiętam, że to była taka bajka. Security Breach, ale główną postacią jest Helpy. To by było całkiem ciekawe akurat. When Impostor is sus. Pam, 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 pam. Freddy. O nie! Ej, to jest chyba naprawdę screen z gry. Naprawdę tam są w Security Breach takie śmietniki. To jest samo w sobie kerst. Naprawdę, to jest zakazany obrazek, totalnie wycięty z gry. Ej, jak patrzę na to, to już sam nie wiem, czy ja tutaj widzę Gregoriego z nożem, czy może Vani, która zdjęła maskę i wygląda właśnie w ten oto sposób. I też trzyma nóż. Dziwne, dziwne, totalnie dziwne. Tą drogą mam taką figurkę Vani. Ej, czekajcie, wpadłem na pewien pomysł, czy ja mogę... Chyba jej głowa jest niezdejmowalna. Co tu się właściwie odwaliło? Czy to jest Funtime Foxy? To jest ciało Chiki, głowa Funtime Foxy'ego, a na dole leży głowa Chiki. Chcę to odzobaczyć, chcę to totalnie odzobaczyć, naprawdę. Czy to jest tego anime JoJo? Chyba tak. Jezu, ale ten obrazek jest przeklęty, totalnie. Te ich miny, to jest totalnie przeklęty obrazek. Next! O nie, czy to jest Mecha Freddy? Czy ja tutaj widzę fast kamerę i fast blaster? No, słuchajcie, to jest najnowsze DLC do FNAF-a. Gregory ulepszył Freddy'ego do granic możliwości. Freddy został wielkim, potężnym mechem. Mam wrażenie, że to jest również przeróbka jakiegoś anime, chociaż nie mam pewności jakiego, ale nie ma co ukrywać, ten Freddy wygląda naprawdę na wkurzonego. O nie, biedny Helpy znowu musi liczyć pieniądze i zajmować się całą rachunkowością pizza Megaplexu. Sadge dla niego.